Trenerze, za nami mecz 1/8 finału Wojewódzkiego Pucharu Polski. Wygrywamy 3-0, nie bez problemów, ale nie tylko tych na boisku, ale również kadrowych. Jak trener ocenia dzisiejszy mecz? No, problemy kadrowe to coś, na co dzisiaj nie mieliśmy wpływu i do tego się musieliśmy tylko dostosować i uważam, że jakby nie miało to kompletnie żadnego znaczenia, w jakich tutaj składach personalnych, w jakim składzie personalnym tutaj przyjechaliśmy. Powinniśmy zagrać dużo pewniejszy mecz, dużo bardziej taki odważniejszy, ale i taki, jeżeli chodzi o rozsądek podejmowania decyzji, bo uważam, że no oczywiście no, pewnie możemy powiedzieć, że cały mecz był pod naszą kontrolą, bo przeciwnik, nie wiem, 2 czy 3 razy był w naszym polu karnym, oddał jeden strzał na bramkę. Natomiast nie do końca mi o to chodziło. Bardziej bym oczekiwał od zawodników, że osoby, które dostają swoje okazję występu, że zaprezentują większą świadomość zasad i reguł funkcjonowania na danych pozycjach, by być bardziej konkurencyjnym, jeżeli chodzi o mecze ligowe, bo przecież zaraz będą potrzebni do pełnej etatowej i pełnoprawnej gry, a w pierwszej połowie wiele rzeczy robiliśmy odwrotnie, czyli tak jak powinniśmy robić skoki pressingowe w określony sposób, no to wymyślaliśmy coś innego i wtedy połowa drużyny robi coś i połowa robi coś innego. To już jest fatalne. Decyzje, przeciwnik jest cofnięty bardzo nisko, bo gramy w ataku pozycyjnym, no to wtedy wymyślamy długie podania, a jak przeciwnik skraca pole gry, bo jakiś mieliśmy stały fragment gry lub odbiór, no to my prostopadłych piłek za przestrzeń przeciwnika nie robimy. I tutaj no, decyzyjność w pierwszej połowie była masakryczna, a to, co chłopacy usłyszeli, to mogę powiedzieć o tym głośno, że no mi za pierwszą połowę wręcz było wstyd. A mówimy tutaj o pełnej dominacji, pełnej kontroli, stworzeniu sobie 3-4 prawie 100% sytuacji, ale jeżeli chodzi o styl i formę wsparcia w ataku i w obronie, było fatalne. A po kilku zawodnikach widziałem, że poczuli się zbyt pewnie po sobotnim pewnym zwycięstwie i już dzisiaj graliśmy trochę panów piłkarzy, a tak nie można. W każdym meczu trzeba zachować koncentrację, być ego, nosić mocno w kieszeni i być po prostu najlepszą wersją siebie, a tego u większości chłopaków w pierwszej połowie nie widziałem, oni o tym słyszeli w szatni. Ja będę chwalił zawsze i bardzo mocno i będę ich bronił, wszystkie porażki wezmę na siebie, ale takiego stylu nie będę akceptował, bo po prostu nie mogę stać z boku i nie może być mi wstyd, że nie oglądam swojego zespołu. To nie była moja drużyna w pierwszej połowie, tylko zbiór przypadkowych osób, tak wyglądaliśmy na boisku i niedopuszczalne. W drugiej połowie przyspieszyliśmy grę, te 15-20 minut rozstrzygnęliśmy mecz, później może to troszkę komicznie wyglądało, bo robiliśmy zmiany, gdzieś debiutował dzisiaj Brian, 2008 rocznik, serdecznie mu gratuluję. Później gdzieś tam zmiana, że musiał Rutek pojawić się na boisku, bo kapitan Piotr narzekał na pachwinę. Oczywiście nie mogliśmy sobie pozwolić na to, by przed sobotnim meczem ryzykować jakiś głębszy uraz. Musieliśmy taką zmianę dokonać. Uważam, że mecz był pod całkowitą kontrolą. Nic złego tutaj nie miało prawo się wydarzyć. Takie są uroki piłki. Także zrobiliśmy robotę, ale mam niedosyt. Aczkolwiek no, takie są puchary i rozumiem to. Nie będzie miało to żadnego wpływu na kolejne mecze, ale materiał do pracy mamy solidny. Dziękuję. Dziękuję trenerze za ocenę meczu.